Unreal Engine missing script. Patrzcie, śledzimy sobie sąsiada w nowym odcinku z Hello Neighbor. To będzie najlepsze śledzonko.pl. No i dobra. Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Mateuszek i patrzcie, tutaj jest sąsiad. Ciekawe, kiedy on ogarnie, że my go followujemy tutaj. Followujemy go na Instagramie i Snapchacie. Jedziesz? Złapał nas. No dobra, ten krzyk był zbędny i bardzo męski. Więc jeżeli jakaś tutaj jest płeć piękna, która mnie ogląda, pewnie jej się to spodobało i zobaczyła, że właśnie ta dziewczyna któraś zauważyła, że jestem prawdziwym mężczyzną, skoro krzyczę w ten sposób. Dobra, bierę to. Ojej, chyba zginę. Chyba jednak nie. Więc szybka tutaj akcja, wbijamy na górę. I dzisiaj przejdziemy sobie po pierwsze level z manekinami i postaram się ogarnąć też kolejkę. Więc no tak na dobrą sprawę zobaczymy, ile się uda zrobić. Trzymajcie mocno kciuki. Gdzie to było? Dobra, zadanie polega na tym. Ja już ogarnąłem, na czym polega. Wy mówiliście, że muszę na kucaku stać przy jakiejś pani, tam ekspedientce tej. Nie. Zadanie polega na niczym innym, jak na włożeniu tych samych produktów, które mają w sobie klikacze. Ale one mają różne produkty, więc jakie ja mam produkty włożyć do wózka? 4 produkty? Czekajcie, ma ten taki... Kurczę, które one rzeczy mają? Mają ogórki? Nie widzę ogórków. Na pewno mają ten soczek, więc muszę wziąć jeden soczek. Okej, jeden soczek i zaraz to ogarniemy, bo tak czytałem. Dostałem mail od twórców. Taki sok jabłkowy to jest, bądź pomarańczowy. Muszę znaleźć taki bajerancki sok. Sog. Nie wiem, gdzie on może być. Ojej. I ogólnie jeżeli... Aha, widzicie? Teraz to działa. Jestem dla nich niewidzialny. Okej, no i super. Super duper. I jeszcze... Patrzcie, a wtedy to nie działało. To wczoraj mi nie działało, bo ja faktycznie robiłem się niewidzialny na moment. Klikałem sobie ten kontrol, ale to nic nie dawało. No dobra, i to jest ostatni przedmiot, który chyba muszę mieć w swoim... Nie, jeszcze taki dżemur jakiś tutaj, taki różowy. Różowy dżemur, to chyba... Tak? Nie, co on tam jeszcze ma? On ma 5 rzeczy, no. Jakie? Ja potrzebuję wszystkiego na świecie całym? O co tu chodzi? No nie wiem, dajcie mi ten różowy dżemur i będę mógł iść. Zdaje się. Może muszę 4 jakiekolwiek przedmioty włożyć. Bo muszę im ukraść z wózka. Nie no, nic nie mają. Dobra, faktycznie to działa. Przejeżdża sobie obok mnie na lajcie. Okej. Okay. O nie no. Uciekajcie ode mnie. No nie... Nie pchaj mi wózka. Dobra. Teraz... Próbujmy przede wszystkim. W ogóle oni się tutaj tworzą z tyłu. Ja pierdzielę. Spróbujmy przede wszystkim tutaj włożyć te rzeczy do wózka. Bo ja nie umiem tego zrobić. No. No właśnie. Ja tutaj czuję, że będę miał problem z włożeniem tego do środka. Nie no, muszę mieć tutaj coś. Gdzie zginął mi ten zielony? Ach, co za bullshit. Dobra, wezmę sobie. A nie mogę nawet podnieść tych. Kurde, no ja cię kręcę. Dobra, pyk. Dobra, ja wskoczę do tego wózka. No, okej. Jest jedna rzecz, jest druga. Coś jeszcze by się przydało tutaj włożyć. Pójdę po ten. Co oni się zbugowali? Co ty masz? Wezmę sobie ten zielony taki soczek jeden. Wow, w ostatniej chwili chyba. Chyba tak. Co jeszcze mogę wziąć? Uciekajcie. Dobra, wezmę to. To jest ten dżemur, którego wcześniej szukałem. Pyk. I taki jeszcze jakiś kwadraciak bym wziął sobie. Taki kwadraciak jakiś. O, taki. Ten kwadraciak. Takie chipsy. Dobra, i to jest wszystko, czego potrzebuję teraz do szczęścia. Ojej! Jezus. Jezus, ale się wystraszyłem. Dobra. No i teraz wchodzimy sobie na wózeczki. Uciekaj ode mnie. Nie popychaj mi tego, co? Dobra. I wskakujemy. O, teraz to mi się nie uda pewnie, znając życie.
Dobra, włożyłem sobie cztery produkty do koszyka. Jakiekolwiek. Może po prostu wystarczą cztery produkty w koszyku. Zamierzam to dopchnąć do samego końca. Nie zamierzam się poddać. Nie wiem, a dobra, za mną był. Ja sobie poradzę teraz. Jak nie teraz, to nigdy. To musi być ten moment. Moi drodzy, wszyscy łapy w górę teraz. Trzymamy mocno kciuki, czy mi się uda. Ojej. Uciekaj stąd, padalcu. Boże, to zajmie więcej niż czasu niż myślałem. Nie, no nikt mnie teraz nie śledzi, więc dobrze. Pędzimy, pędzimy, pędzimy. Bo nie wiem, teraz pytanie, czy jeżeli mnie złapią, to czy coś mi się stanie z tym wózkiem, czy on po prostu będzie tu, gdzie stał? Bo ostatnio stał w miejscu sobie na... Coś odjebało, aż się wystraszyłem. Ale czy znikną z niego produkty, tego nie wiem. Bo faktycznie wtedy, wczoraj, jak to nagrywałem, co się stało? Co mnie zabiło? Zapierdolony bullshit. CO SIĘ STAŁO?! No dobra. Sprawdźmy to. Mam jakieś tutaj rzeczy w wózeczku. Nie, nie pasuje. Nie pasuje ci. Co ci nie pasuje? Powiedz mi. Tempa szmato. W ogóle były cztery tutaj przedmioty. Co się stało z jeszcze jednym? Jezus Maria, nie. Dobra, teraz mam dużo tego. Powiedzcie, że to zadziała. Pasuje ci? Widzieliście to? Było pyk, 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 czerwone, czerwone. Musi być 4 razy zielone. Znaczy 5 razy zielone, dobra. W ogóle mam wrażenie, że te jebane Polaki, biedaki, mi kradną zakupy. Wiem, co chwilę się muszę po coś cofać. Wracam po coś, bo też szmateksy zabierają itemki z wózka. Tyle macie na półkach, a i tak kradniecie ode mnie. Brudachy najgorsze. No i niby w jaki magiczny sposób ja mam im kurde zanieść wszystko, jak mi kradną. O Jezus Maria. Dobra, jest 5 przedmiotów. Jeżeli coś teraz mi kurde coś zepsuje, to jest te 5 przedmiotów, które... No muszą to być te. Muszą to być te. Trzymajcie kciuki. I zniknęło mi tak po prostu. Widzieliście, jak zniknęło sobie po prostu? Zabrał mi zielone ogurasy! Nie wiem, czy to jest błąd gry, czy po prostu raz na jakiś czas itemy powinny mi znikać. Wkurwiłem się teraz, już mam to w dupie. Jest to umiejętność, która mi się nie musi jakoś szczególnie przydawać. To, że mnie nie będzie widział sąsiad, to jest najmniej kurde important rzecz w tym momencie dla mnie. Nie potrzebuję tej mocy. Potrzebuję wejść teraz i ogarnąć... O, pyk. Potrzebuję wejść tutaj. Więc dajcie mi wejść tam i mnie nie denerwujcie, proszę, gro, nie denerwuj mnie. Bo ja nie chcę się denerwować, dobrze? Dobrze? Jezus Maria, jeszcze tutaj się zwiksowało to. Gdzieś tam podwórze sobie chodzi. Dobra, pyk. Może nie, może odwrotnie. Weźmiemy, najpierw postawimy sobie tutaj krzesełeczko. I teraz to. No nie, no ustaw się, proszę. No nie. Może po prostu dam radę wejść. Co się odpierdala teraz z tymi drzwiami? Zaraz mnie tak raz denerwuje. Czemu oni mnie próbują zdenerwować? Powiedzcie mi. Jakiś duch opętał drzwi. Cały czas trzaska, cały czas tłucze się coś. Zaraz mi przewrócą moją kolumnę. Dobra. Skakujemy sobie tutaj. Okej, jesteśmy. Teraz będzie trzeszczało. Odpalaj się. Dobra. Ruszaj. Machina ruszyła.
Coś jeszcze tutaj da się kliknąć? Nie, dobra. Zajebiście, mamy odblokowaną drogę, ale jestem ciekaw, co jest tutaj. Aha, czyli tutaj nadal nic nie jest. Tak na dobrą sprawę, a tutaj też chyba nie. Więc idźmy sobie śladami naszego ukochanego wózka i ogarnijmy, co jest wreszcie w tych, wreszcie po prostu tych pokoi. Ten pokój mnie bardzo interesował, bo nie mam zielonego pojęcia, o co w nim chodziło. Czekajcie, może wezmę sobie to i rozbiję tę szybę. Nie wiem, do czego ona może nam się przysłużyć. A, tutaj chciałem wcześniej wskoczyć, ale mi się nie udało. Dobra. Czy tutaj coś jest? Nie. Tutaj jakieś... O co może w tym chodzić? Jakieś drzewa. Za drzewami mamy drzwi. Więc jeżeli bym może jakimś cudem sobie ogarnął ten fotel, położył go, wskoczył, może nam się uda wejść tam na drugą stronę, ale wątpię, żeby to było takie łatwe. A jednak jest takie łatwe. Dobrze, a co jest tutaj? O, to jest pytanie. No, właśnie. No, złaź no. A co to jest? Żaróweczka? Jakaś woda? Gdzie ja jestem? Gdzie ja w ogóle jestem? O co tutaj chodzi? Co ja z tą... Uciekaj, mucho, żaróweczką mogę zrobić. Czekajcie, czekajcie, czy to nie jest ten pokój, gdzie ten agregat jest niedaleko? Chyba nie. Ale pytanie, no... Coś tutaj jest tajemniczego. Tajemnicza krata z wodą. Zaraz się okaże, co tam może być. Ale najpierw... Pytanie brzmi, jak ja stąd wyjdę. Dobra. Musiałem zrestartować grę, bo nie miałem po prostu jak przejść. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi z tą żarówką. Gdzie tutaj można ją wkręcić, czy coś? Bo to byłoby całkiem przydatne info. Bo może coś z nią zrobimy. Ale najpierw przejdę sobie na górę, tędy przeskoczę na ten agregat, wyłączę go i tak na dobrą sprawę będę mógł wejść już do piwnicy. Więc, no ciekaw jestem, jak to tam wyjdzie. Ajajaj, karamba! Złapie mnie, złapie mnie, złapie mnie, złapie mnie, złapie mnie, złapie mnie. Wiedziałem. Szybko, zanim mnie zobaczy! Nie zobaczył mnie. Super, ale te kamery teraz chyba mam wrażenie, że mu gówno dają. Wbijam szybko na górę i... Tak na dobrą sprawę... Jeszcze będę mógł potem popróbować wejść, wiecie, tam gdzie się wskakiwało po prostu po samochodziku. Tylko trzeba będzie je zatrzymać gdzieś tutaj. No ale najpierw, dobra, bo to jedzie tutaj. Ja zgubiłem ogólnie tą parasolkę, ona by była bardzo, bardzo przydatna. Dobra, pyk. Przeskoczmy teraz tu. Dobra, czy jestem w stanie coś tutaj zrobić? O to jest pytanie. Nie no, to jest zamknięte ze wszystkich stron. Chyba, że da radę w to jakoś rzucić? Przecież może rzucę tą żarówką. Nie, dobra, wezmę ją, bo może się przydać do czegoś. Ja cię kręcę, no nie mam zielonego pojęcia. Co mogę z tym fantem zrobić tu? Patrzcie, no bo to jest ukryte tak skrupulatnie. Dobra, mam parasolkę, to mi się przyda, dobrze, że ją znalazłem. Uciekaj, puść mnie, dobra. Tylko muszę sobie przypomnieć tak na dobrą sprawę. O, tutaj też jest flaga. Znaczy ta mapa świata. No ale do czego mi to może służyć? Gdzie on jest? Chyba gdzieś jest blisko. Nie wiem gdzie dokładnie. Ale pytanie, coś z tym teraz... Nie wiem, włączę sobie wszystkie. Zobaczymy, może coś się stanie. Who knows, who knows. Pyk. Nie, teraz to nie zadziałało. Ale ja byłem po tej drugiej stronie, więc... Tutaj tak na dobrą sprawę nie było nic ciekawego. Może... Coś tutaj? Ta żarówka? Nie... No... Ej, ale... To jest otwarte... Patrzcie, jakby to otworzyć... Ten agregat da nam bardzo, bardzo wiele. Musimy go jakoś wyłączyć, bo on chyba przytrzymuje... To gówno. Bo tutaj już byłem, prawda? Tak, no to powinno coś też naprawić, bo nie przewodzi teraz to prądu. Czy tutaj coś było? A to chyba było zamknięcie po prostu i otworzenie tego, tak.
Więc na nic mi to. Myślicie, że coś może tutaj w środku będzie? No też nie wydaje mi się. God damn it. Do czego był złoty klucz? Bo w ogóle jego mama, nie wiem do czego on. Spróbuję tam doskoczyć, bo z tego co pamiętam to się dało. Okej, okay, udało się. Zajebioza. I teraz mamy przejście tu. Ale co to jest? Tutaj się nie da wejść? Czy co? Co to jakiś prank jest? Da się... Dobra, udało się wejść jakoś. Ale nie wiem, czy tutaj można było wejść w ogóle. Nie no, da się wejść normalnie. No, właśnie. Więc tutaj też coś chyba jest. Unreal Engine Missing Script. Chyba nie powinienem był tam wchodzić. No dobra. Tam coś też jest. Dobra, ale tam nie doskoczymy, nie ma nawet opcji. Jakby to zrobić teraz? Ale tutaj chyba nie byłem. Z tego co się orientuję. Pyk. Zgadza się. Sektor clear. Aha, czyli to jest znowu to samo, że tylko w nocy to można otworzyć. No dobrze, przynajmniej mamy odblokowaną drogę. Ale tak czy inaczej, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Troszkę miałem problem, bo nagrywałem to sporo czasu. No, odcinek nie wyszedł jakoś tak super. Ale parę rzeczy udało nam się odblokować, parę rzeczy zrobić. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapeczki w górę i pa pa.